Dobry kochani, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj sobie trochę popodróżujemy. Mam pracę w innym mieście. Ogólnie to tutaj jest bardzo popularne, że sesje zdjęciowe są w innych miastach. No i zazwyczaj jedziemy na nie pociągami, bo tak jest najszybciej. I tak jest też tym razem. Czekam właśnie na taksówkę. Za 2 minutki powinna być. Jedziemy na stację i stamtąd już łapiemy pociąg do Shenzhen. No i oczywiście zabieram Was ze sobą. Ciekawe jest to, że tutaj nawet na dworcach musimy przejść przez kontrolę osobistą i kontrolę bagażu, dokładnie tak samo jak na lotniskach. Kontrolę już przeszłam, teraz trzeba, słuchajcie, znaleźć tablicę i sprawdzić, z której bramki odjeżdża nasz pociąg. Na bilecie, który wysłała mi agencja, widzę numer pociągu, jest to końcówka 907, godzina 12 i to samo sprawdzam na tablicy, nie myślcie sobie, że ja cokolwiek z tego rozumiem, znajduję tylko swoją godzinę 12 i widziałam już tam gate A2, B2, także tam się teraz udaję. A tutaj, słuchajcie, wynalazek, który mnie zawsze ratuje przy długich oczekiwaniach na dworcu, są to fotele masujące. Z tego co pamiętam, płaci się około 15 zł za 20 minut masowania, ale uwierzcie mi, że te fotele są znacznie bardziej zaawansowane niż te, które normalnie mamy w Polsce. Wymasują całe nogi, ręce, kark, głowę. Także jak będzie czas w drodze powrotnej, to Wam pokażę, jak one działają. Pod moim gate'em kawka jest, za myślę 5 minut będziemy wchodzić. Wszyscy pięknie ustawieni w linii czekają na otwarcie bramek. Słuchajcie, ja jakoś tego nie widzę w Polsce, żeby to mogło funkcjonować, ale tutaj jak najbardziej to się sprawdza. I tak jak możecie zauważyć, tutaj nikt na peronach nie stoi. Wjeżdżamy tutaj dopiero chwilę przed odjazdem, kiedy nasz pociąg jest już podstawiony. Tutaj mam skopiowany adres, który podała mi wcześniej agencja i go zamierzam pokazać taksówkarzowi. Tutaj też klasycznie kolejeczka, tym razem do taksówek. Nie ma tutaj łapania taksówek z ulicy, tylko są postawione pod dworzec. Słuchajcie, reklamę dla marki Amazon i będzie to reklama nietypowa, bo tym razem nie ubrania, a sprzęt kuchenny. Czytałam scenariusz, mam odgrywać rolę pani domu, krzątać się po kuchni itd., itd. Ogólnie scenariusz nie jest za bardzo skomplikowany, także powinnam dać radę, aczkolwiek pierwszy raz coś takiego tutaj nagrywałam w Chinach, także stwierdziłam, że wezmę kamerę i przeżyję się to ze mną. Aranżacje czegoś nie przypominają, bo ja mam wrażenie, jakbym miała dzisiaj nagrywki do telewizji śniadaniowej. Też jest zawsze taka podobna właśnie sceneria, tutaj wyspa, na której gotują kamery, także no, albo jakiś taki program kulinarny. Thank you.
nagrywamy właśnie scenkę i okazało się, że ten blat, który tutaj jest, blat kuchenny, jest zrobiony pod Azjatów, czyli pod jakieś 1,50 m, 1,60 m wzrostu. Jest teraz problem, bo ten blat mi sięga gdzieś do pępka i kazali mi już ubrać kapcie, żeby była jak najniższa. Miałam ściągnąć właśnie swoje buty sportowe, ubrać kapcie, żeby chociaż trochę obniżyć jeszcze mój wzrost. Ten blat naprawdę jest niski, on nie jest taki jak w Europie nasze blaty, tylko on jest naprawdę malutki, więc zobaczymy, co z tego ostatecznie wyjdzie. Pokroić pomarańcze i muszę je pokroić bardzo równiutko. Jest duże zbliżenie na moje ręce i mamy, słuchajcie, tylko jedno podejście, żeby to nagrać, także wyczuwam lekki stres. Ta reklama widzę trwała jakieś 30 sekund, a jak widzicie, każdy mały szczegół się liczy. Ustawienie owoców, detali, kwiatów. Każdy centymetr tutaj ma znaczenie. 1, 2, 3. Okay. Okay. Thank you. Thank you so much. Jesteśmy już na dworcu, za 50 minut mam pociąg, także na spokojnie mam jeszcze czas, żeby sobie coś zjeść, znaleźć gate bez pośpiechu. Tutaj ogólnie wszędzie są takie ogólnodostępne powerbanki, ja sobie wzięłam jeden z nich. I słuchajcie, jak chcemy taki powerbank wypożyczyć, to skanujemy Alipay albo WeChata. Tam nam pobiera taki mały depozyt i możemy sobie ten powerbank używać do woli i po zakończeniu ładowania odkładamy go z powrotem na miejsce i to nie musi być dokładnie ten sam automat. Można ten powerbank oddać w zupełnie innym miejscu, bo tego jest naprawdę pełno w całym mieście. Także myślę, że fajna opcja. Klasycznie zmierzamy do kontroli paszportu. Ja już wysiadłam z pociągu. Powiem wam, że ja bym tą trasę robiła samochodem półtorej, a nawet 2 godziny, w zależności od tego, czy byłyby korki, a ten pociąg jedzie 30 minut. Także naprawdę, naprawdę dużo sprawniej idzie się tutaj poruszać pociągami. Jedyne minusy to, że strasznie zatyka uszy. Mam wrażenie, że nawet mocniej niż w samolocie. No i nie ma zasięgu przez większość trasy. Ale słuchajcie, takie minusy przy pociągach jadących ponad 300 km na godzinę, to ja naprawdę mogę wybaczyć. Teraz się tylko módlmy, żeby nie było kolejki do taksówki, bo zawsze, jak wracam wieczorami z Shenzhen do Guangzhou, to jest tam dobre pół godziny stania, także zobaczymy, jak będzie tym razem. Te postoje taksówek są podzielone na dzielnice i jakby każda z tych kolejek jedzie w inną stronę. Ja na początku stałam tutaj w tej kolejce do tych taksówek, po czym po pół godziny stania okazało się, że taksówkarz mnie nie zawiezie do domu, bo on nie jedzie w tym kierunku. Czyli te taksówki na przykład jadą na północ Guangzhou, a te jadą na południe. Teraz już wiem, dlatego tutaj jest moja kolejka i tutaj już zawsze staję, ale dosyć ciekawe rozwiązanie.
Ja właśnie weszłam do domu i chciałabym powiedzieć, bardzo bym chciała powiedzieć, że to już koniec na dziś, ale niestety nie. O godzinie 20:30 muszę jechać na przymiarki, a jutro o godzinie 7 rano zaczynam kolejną sesję, która prawdopodobnie potrwa jakieś 10 godzin, także trzymajcie za mnie kciuki.